Dziś nie będzie handlowo. Będzie świątecznie. Będzie noworocznie. Ale nie byłbym sobą, gdybym w świąteczno-noworoczne życzenia nie wplótł elementów handlowych. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Jingle bell, rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up ashes of fun. Now the jingle light has begun. W książce Nie każdemu strzelasz wszystko, co zechcesz. W pewnym momencie opisałam pewną wigilijną transakcję handlową. Tam mniej więcej było tak. Wigilia roku pańskiego 2016. Koło południa salon samochodowy. Wszyscy mentalnie są już w domach. Zostały 2 godziny. W salonie pustawo. No ja właśnie kończyłem swój kontrakt dyrektora handlowego. Robiłem porządek w biurze, kiedy wszedł handlowiec z prośbą. Miał na dole klienta. Był to ojciec z synem. Ta sytuacja wydarzyła się naprawdę. I jest totalnie handlowa i totalnie wigilijna, bo to była wigilia, 2 godziny przed zamknięciem. Wszedł na górę do mnie handlowiec, mówiąc takie coś. Mam klienta na dole tuż przed zamknięciem, wigilia, fajnie, domykamy jeszcze jedno zamówienie. No jest tata z synem i oni tam mają ofertę z innego salonu, trzeba trochę rabatu dać więcej. No ja miałem mu to zgodę udzielić i on wszedł tą wigilię. Krew mnie zalewa, jak słyszę takie coś, bo ten handlowiec, to on pierwsze to chciał, pomyślał, jak do mnie wejść na górę po ten rabat, a nie pomyślał, jak uniknąć tego rabatu. No ale okej, to był dobry chłopak, jest do tej pory. Weszliśmy na zewnątrz. Powiedziałem, pokaż mi ich, dlaczego nie są rabat. No bo konkurencyjny salon przesłał im tam ofertę, no, chyba 1000 zł tańszą niż tam u nas było. Trzeba trochę dalej obniżyć cenę. Biuro miałem swoje na Andresoli, oni siedzieli na dole, więc z góry widziałem i tatę, i syna. I patrzę, tata, syn. I pytam się handlowca, mówię, powiedz mi, co ty tu widzisz? No, nie wiedział, co powiedzieć. No, mówię tak, ja widzę jedną rzecz. Jest wigilia, to jest tata, a to jest syn. I on kupuje mu prezent. A czy go stać na ten prezent? To z tego, co widzę, mamy jeden samochód przed stroną zaparkowany, to jest nowiutkie Audi Q8. To nie jest kasjer z Biedronki. Zresztą nie wygląda na takiego. Samochód, który on chce kupić, to jest 72-73 tysiące. Jemu ten 1000 zł na tym najbardziej zależy, prawda? Tak? Po to, że tu z tobą negocjuję. Mówię, połącz kropki. Za 1,5 godziny zamykamy salon. Gdzie on już pojedzie po kolejny prezent? On mu obiecał, że złoży zamówienie prawdopodobnie w Wigilię i da mu zamówienie na samochód, który będzie mógł sobie odebrać po Nowym Roku. No to my mu zrobimy lepszy prezent. I w ten sposób, łącząc te kropki, zeszliśmy na dół. Ja troszeczkę kupiłem czas od tych ludzi, powiedziałem, że coś muszę załatwić, a jednocześnie poprosiłem tego handlowca, żeby oni nie czekali na... Bo ja muszę podzwonić trochę, dowiedzieć. No to poprosiłem, żeby oni sobie wsiedli w samochód i tak po prostu, żeby nie czekali, to zrobią sobie jazdę próbną innym samochodem, taki, który tu był zarejestrowany, miał ubezpieczenie, był demonstracyjny, miał 0,5 roku, 4 kilometry i to była wersja sportowa tego samego, którego oni chcieli kupić, którego nie mieliśmy tutaj na stanie w samosalonie. Wersja sportowa tego była i on był dostępny i on kosztował 130, chyba 6 albo 7 tysięcy. Pojechali. A ja sobie oczywiście nic nie sprawdzałem, tylko czekałem, kiedy wrócą. A jak wrócili, to już widziałem, że tata kupił prezent dla syna. Nie ten 1000 zł negocjowany taniej, tylko tamten. Jak wysiedli z samochodu, to syn to miał na czole napisane i na oczach. Trzeba było tylko połączyć kropki. Pamiętajcie, nieważne, co ludzie kupują, ważne po co. I tu trzeba szukać. Okej. To tak a propos Wigilii i sprzedaży Wigilii i tak zwanych potrzeb klientów, które przecież trzeba badać. No nie, nie trzeba niczego badać. Trzeba wiedzieć, a nie badać. Badają w kółko ci, co nie wiedzą. Zawodowi handlowcy wiedzą, czego ludziom trzeba i sprzedają im to jako to, czego właśnie chcą. Okej, to koniec handlu.
na dzisiaj. Święta i Nowy Rok to prawdopodobnie najfajniejsze chwile w całym roku. No na pewno dla dzieciaków. Dorośli mają z tym sporo zamieszania, ale i tak cieszymy się na ten czas. I na pewno każdy wspomina cudowne chwile z własnego dzieciństwa i stara się przenieść na dzisiejsze czasy te same emocje, jakie towarzyszyły nam w dzieciństwie. I to jest cudowne, to jest magiczne. Jest Mikołaj, są prezenty, rodzina, mnóstwo jedzenia, jest Kevin sam w domu, jak pewnie. Kiedyś były sanki, śnieg, a na dzień przed Wigilią w każdym domu padnie na pewno chociaż jeden raz. Tego nie jedz, to na święta. Macie to, na pewno. I chociaż nie do końca wiemy, kiedy wydarzyła się ta magiczna chwila narodziny Pana, 25 grudnia, czy może na wiosnę, a może w kwietniu. Kiedyś w ogóle nie obchodzono świąt Bożego Narodzenia lub obchodzono je, ale na przykład 6 stycznia. Niektórzy z nas do dziś obchodzą je 13 dni później niż my, 7 stycznia. Niektórzy twierdzą, że wydarzyło się to kilka lat lub kilkanaście lat wcześniej, przed tak zwanym rokiem zerowym. Na przykład wtedy, kiedy na niebie widoczna była kometa Haleja, która mogła być gwiazdą betlejemską obecną w dniu narodzin Jezusa Chrystusa. Ona w tamtym czasie właśnie przelatywała nad ziemią, ale to było 12 lat wcześniej, w roku minus 12, czyli 12 lat przed naszą erą. Kiedy to było? Święty Klemens Aleksandryjski, wybitny autorytet w sprawach wiary, stwierdził, że zdarzyło się to 28 roku panowania Augusta w 25 dniu egipskiego miesiąca Pachon. Tak powiedział. No, przeliczywszy to na kalendarz gregoriański, okazuje się, że Jezus urodził się między 20 kwietnia a 20 maja. Ale jak to? A no tak to. Ewangelia mówi, że przy narodzinach obecni byli pastuszkowie od owiec. A więc jeśli owce, no to raczej wiosna, a nie zima. Inny mędrzec, Dionizjusz Mały, wyliczył, że Jezus narodził się 25 grudnia 753 lata od założenia Rzymu. I tak mu wyszedł rok zerowy. Ale w Piśmie Świętym nie znajdziesz żadnej informacji o dacie narodzin. Wiadomo tylko, że urodził się w Betlejem. Tak czy inaczej, od narodzin Jezusa liczymy sobie lata naszej ery. I mamy właśnie końcówkę 2023 roku, czyli liczymy sobie lata, począwszy od wydarzenia, którego sami nie jesteśmy pewni, kiedy było. Ale obojętnie, kiedy było. 25 grudnia świętujemy i wierzymy, że tak właśnie było. Chociaż coś w tej dacie jest. Od dawien dawna ludzie na ziemi świętowali coś właśnie w okolicach 25 grudnia. Nazywali to sobie różnie, ale zawsze chodziło o zwycięstwo słońca nad ciemnością. Tak zwane przesilenie słoneczne. Właśnie. Czyli czas, kiedy jasność wygrywa z ciemnością. Nazywali to sobie Sol Invictus, Jul i na wiele innych sposobów. I chociaż Biblia nie wspomina nic o dacie narodzin i świętowaniu tego dnia, my wierzymy, że tak było. I jak wszyscy wiemy, świętujemy. I to jest piękne. A opisane zostało to wydarzenie w Ewangeliach Łukasza i Mateusza, które nam to przedstawił pod koniec pierwszego wieku jako powieść bożonarodzeniową. Opowieść bożonarodzeniową na podstawie relacji świętego Marka. Ale i tak obie te Ewangelie nie zgadzają się do daty, co do daty narodzin i okoliczności. Dobrze, zostawmy to. Po co to wiedzieć dokładnie? Nie wszystko trzeba zgłębiać i analizować. Wierzymy i to wystarczy. Przyzwyczailiśmy się i to lubimy i kochamy. A czy tak było, czy nieco inaczej, to bez znaczenia. Zresztą nie tylko z datą narodzin Jezusa mamy problem. Licząc od roku zerowego, czyli roku narodzin, my mamy obecnie końcówkę 2023 roku. No tak. Ale ludzie wierzący w Buddę mają końcówkę roku 2565, ponieważ liczą sobie lata od narodzin swojego Boga, Buddy. Ale też nie są pewni i zgodni co do tej daty. Muzułmanie natomiast umówili się inaczej. Liczą sobie lata od dnia ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. A stało się to według naszego kalendarza w 622 roku, więc obecnie muzułmanie mają 1445 rok. Żydzi mają obecnie rok 5783, ponieważ lata liczą sobie od stworzenia świata, a według nich stało się to 7 października 3761 roku przed naszą erą i oni to wiedzą dokładnie. Stało się to 7 października 3761 roku.
Blisko 60% ludzi na Ziemi używa do liczenia dat innej numerologii niż my, a tak w ogóle na świecie współistnieje jednocześnie około 40 różnych kalendarzy. W Chinach na przykład obchodzą Nowy Rok na przełomie stycznia i lutego, a obchodzenie to trwa 15 dni. Tajowie mają 3 okazje do świętowania co roku Nowego Roku, zgodnie z obowiązującymi tam kalendarzami tajskim, buddyjskim i chińskim. No, to i chińskim, czyli 3 razy mają Sylwestra. Jeszcze inaczej świętują w Etiopii, jeszcze inaczej w Iranie. Ciekawy przypadek stanowi Korea Północna. Według kalendarza Juche mamy rok 109, gdyż jego datą początkową jest 15 kwietnia 1912 roku, czyli dzień narodzin Kim Il-sena, twórcy republiki. Na świecie jest wiele kalendarzy, ale dominuje jeden, gregoriański, ustalony przez papieża w 1582 roku. Kilka lat temu podejmowane były kroki stworzenia jednego kalendarza światowego, lecz nie udało się, to jest to normalne. My ludzie mielibyśmy się jakoś tak porozumieć. Z datami mamy problem, jak ze wszystkim, ale też obchodzimy święta inaczej i różnie. Na przykład choinka przybyła do nas z Niemiec w XVI wieku. Zdobiono ją orzechami, owocami, ale już Rzymianie w swoich czasach ucinali czubki drzew iglastych i wieszali sobie w domach. Tylko chyba z innego powodu. Australijczycy też kupują choinki na święta, chociaż choinki tam prawie w ogóle nie rosną. Ale choinkę muszą mieć. Mikołaj, gwiazdor, gwiazdka, aniołek. Nieważne jak się nazywa i nieważne, że w sumie jego wizerunek wykreowała Coca-Cola. Ważne jest to, że przynosi prezenty. No, przynosi, żeby jeszcze kurdek kupował. W Japonii na przykład na Wigilię jada się kurczaka z KFC, ponieważ w 1974 roku marka ta przeprowadziła genialną kampanię reklamową zachęcającą do jedzenia swojego kurczaka. Wigilię Bożego Narodzenia. I taka tradycja zrodziła się i oni to mają do dziś. W Boliwii na Wigilię lub na pasterkę przychodzi się na przykład z kogutem. Oni wierzą, że ten ptak jako pierwszy ogłosił narodziny Jezusa. Skąd on to wiedział? Wiedział, czy po prostu zapiał sobie rano, jak co dzień, a ludzie jakoś to dziwnie skojarzyli i ciągną do dziś biednego koguta na Wigilię za karę. Cały czas. W Anglii z kolei święta zaczynają się 25 grudnia. Wigilii nie mają. I dzieciaki też z prezentami czekają dzień dłużej, ale odnajdują je w skarpetkach. A zamiast karpia spożywają indyka. No, Anglicy, wiadomo, wszystko jest tam odwrotnie. Nawet jeżdżą po tej drugiej stronie. W Holandii prezenty otrzymujemy 6 grudnia, a w święta to najwyżej słodycze i smakołyki. Jeśli wystawisz buty na zewnątrz, to rano możesz znaleźć coś słodkiego w nich, w tych butach. W Stanach na święta jada się kurczaka z żurawiną, w Indiach ryż z winogronami, orzechami. A w Hiszpanii nieodłącznym elementem Bożego Narodzenia jest loteria. W Grecji mają lepiej. Święta trwają 12 dni, ale prezenty dopiero rozdają sobie 1 stycznia. No, muszą poczekać. I Wigilii tej naszej też nie mają wcale. Puste nakrycie. Mówimy, że dla wędrowca. Ale w Portugalii do dziś wierzą, że to dla zmarłych. Zresztą w Polsce do XIX wieku też dla duszy zmarłych zostawiano jedno nakrycie. Skąd się wziął wędrowiec? A teraz informacja najgorsza. Mikołaja nie ma. Kiedyś każdy się o tym przekona, ale mamy też to formalnie ogłoszone. Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym na Soborze Watykańskim II, święty Mikołaj został usunięty z listy świętych. A 6 grudnia przestał być oficjalnie świętym kościelnym. Istnienie świętego Mikołaja, biskupa cudotwórcy z Miry, zostało zakwestionowane, bowiem historycy nie dopatrzyli się go na liście uczestników Soboru Nicejskiego, w którym powinien był uczestniczyć. Ponieważ jednak kult świętego Mikołaja był i jest niezwykle rozpowszechniony, papież zgodził się, aby nadal upamiętniano go na zasadzie tak zwanego wspomnienia dowolnego, uwarunkowanego długoletnią tradycją. Czyli według nas Mikołaja nie ma, ale skoro się przyzwyczailiśmy, to niech będzie. No tak, tylko że ten Mikołaj wyglądał zupełnie inaczej. Wcześniej bywał zielony lub fioletowy. Coca-Cola uprościła to i chyba jej wersja jest nam bliższa. Jest gruby, uśmiechnięty, pije Coca-Colę i przybywa z prezentami na reniferach. I to wystarczy. A czasami wchodzi kominem. A co jeśli nie masz w domu komina? No nie przejmuj się, jakoś wejdzie. A tak w ogóle Mikołaj powinien dawać prezenty 6 grudnia. Dlaczego dzieje się to u nas w Wigilię?
A o to postulował z kolei pan Marcin Luther, aby skoncentrować zapał i uwagę dzieci na 24 lub 25 grudnia, na dacie narodzin Pana, zamiast na 6 grudnia, związanym z innym, mniej ważnym świętym w jego czynach. I przesunął ten moment prezentowy. Ale prezenty dajemy sobie i 6, i 12, i 24 grudnia. A co tam? Wróćmy na chwilę do spraw handlowych. Święta to też moment, kiedy prezenty wręczają sobie firmy. Otrzymujemy kartki świąteczne, kosze ze smakołykami, drobne prezenty, gadżety. No, chcemy dać prezent klientom. Ale też robimy to po to, aby docenić klientów, pokazując, że są dla nas ważni. A poza tym chcemy wyróżnić się, być zapamiętanym. Czasami dzwonimy osobiście, piszemy maile. Okej, nie będę filozofował, ale jeśli już coś robisz, zrób to dobrze. Popatrz, w krótkim czasie przed świętami twoi klienci otrzymują wiele takich maili, prezentów, kartek. I to wpada w taki jeden duży worek. Ciężko być zauważonym, jeśli robisz coś podobnego, co wszyscy. To dobry moment, żeby się wyróżnić, żeby zaistnieć, żeby zrobić coś oryginalnego. Jak na przykład zaprzyjaźniona z nami, ze mną agencja marketingowa, jedna z lepszych w Polsce. No, wysłała nam paczuszkę z prezentem, a w nim czekoladki, życzenia, jakiś bryloczek, okej, ale jest coś jeszcze. Czapka. Świetna czapka. A na życzeniach napisanych na karty często używali słów ciepły, trzymajcie się cieplutko, zdrowych, spokojnych świąt, ogrzejcie się przy rodzinnej atmosferze. Dużo sformułowań o cieple. I czapka, która to symbolizuje. I do tego ma delikatne logo na dole, na czole. Dobrej jakości czapka. Miłe, prawda? I oryginalne. Zapamiętasz tę czapkę. I o to w tym chodzi. I jeszcze jedno. Te telefony z życzeniami do klientów. Powiem tak, wielokrotnie bywałem dyrektorem gdzieś w jakichś firmach i odbierałem setki takich telefonów. Wszystkie krótkie, pobieżne, aby szybciej, bo wiadomo, że trzeba wykonać ich wiele. I do tego w tym samym czasie. Wszyscy składają takie same, podobne życzenia. Albo jak nie mają czasu, to wysyłają SMS, no nie rób tego. Których potem masz setki i w sumie one nic nie znaczą. A raczej znaczą, tylko to, że nie masz czasu. I idziesz na skróty. Jeśli chcesz być zapamiętanym, zaskoczyć pozytywnie, pokazać, że ci zależy, życzenia złóż też inaczej. Dawno temu, będąc normalnym handlowcem, robiłem tak. Grudzień od początku rezerwowałem sobie na pracę z klientami i z życzeniami. Zaczynałem od początku grudnia i kończyłem w połowie, czyli kończyłem wtedy, kiedy zaczynali inni. Ale ja się spotykałem i mówiłem, że chcę osobiście złożyć życzenia. Jeśli było za daleko, no to dzwoniłem, ale tak, aby rozmówca miał czas i rozmowa trwała nie 2 minuty, 3, tylko dłużej, znacznie dłużej. Robiłem to w innym czasie i nie mieszałem się z tłumem innych robiących to samo, jednocześnie z nimi. Ale tak miałem szansę być lepiej zapamiętany, a moje życzenia były inne. Dawało to fajne, ciekawe, niesamowite wręcz czasami efekty. Podczas takich rozmów dowiadywałem się mnóstwo rzeczy, mnóstwo potrzeb, z których potem wychodziły transakcje. A jeśli mówimy o budowaniu dobrych relacji, naprawdę dobrych, to był sposób idealny. Dawałem jasny sygnał, że zależy mi bardziej od innych. I tego nie zautomatyzujesz w żaden sposób. Inwestowałem tam swój czas, tak, ale to były dobre inwestycje. Nieważne, co robiłem i co sprzedawałem. Dobrze. Nie ma co kombinować. Z tymi datami, z tym wszystkim. Nie dojdziemy do prawdy i ze świętami, i datami. No nie sprawdzimy wszystkiego i na pewno nie zrozumiemy całego świata. A i po co go rozumieć? On bywa dziwny z naszego punktu widzenia, a dla innych my jesteśmy z kolei dziwni z ich punktu widzenia. I to jest normalne. Wystarczy zmienić punkt widzenia, siedzenia, a zmienić się może wszystko. Najważniejsze jest to, że czekamy na ten czas, spędzamy go z rodziną. Dzieciaki, znów mówię, cieszą się z prezentów i przekazujemy te tradycje kolejnym pokoleniom, dodając co jakiś czas coś od siebie przy okazji, na przykład Coca-Colę, Kevina samego w domu, kurczaki i inne, kurczaki z KFC i inne nowe tradycje, które zupełnie jakby przy okazji powstają. Ważne jest to, że to jest miły czas spędzany z bliskimi w ciepłej, czapeczkowej nawet, rodzinnej atmosferze, że wszystko spowalnia, że znikają codzienne problemy, mamy trochę czasu, więcej czasu dla rodziny, dla dzieci, dla siebie i pewnie kłócimy się też nieco mniej chociaż niż zwykle, chociaż to akurat prawdopodobnie dziś nie jest prawdą. Wszystkim życzę spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Hojnego i rozrzutnego Mikołaja życzę.
wchodzącego drzwiami, oknami, kominami, jakkolwiek, obojętnie, byleby dostarczył prezenty. A jak nie Mikołaj, no to może być nawet impost, byleby to było. Jeśli byliście grzeczni oczywiście. A na Nowy Rok życzę tylko zdrowia wszystkim. Niczego innego nie życzę. O wszystko inne musicie zadbać sobie sami. Chociaż nie, życzę. Coś jeszcze. Życzę odwagi. Odwagi w działaniu, konsekwencji i dobrego humoru we wszystkim, co robicie. Wszystkiego dobrego. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time.